Cześć kochani, z tej strony jest Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, a dzisiaj przed Wami budowa. Budowa nie taka zwyczajna, ponieważ jest to dom dla mojej wspierającej Soni. Także wiecie jak to bywa. Natomiast ten dom będzie możliwość, w sensie, że znajdziecie go w galerii, ale tutaj musicie wybić próg 2000, chyba nie, 2500 łapek w górę, z tego co mówiła Sonia. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Jeżeli się pomylę, to będziecie mieć adnotację w przypiętym komentarzu na ten temat, więc tam Was odsyłam, ponieważ to tak nagrywam, wiecie, bez sprawdzenia, więc nie chcę tutaj jakichś błędnych informacji Wam udzielać. Dobra, jeżeli ktoś jest nowy na kanale, to może zupełnie nie wiedzieć, o co chodzi, więc pozwólcie, że w skrócie... Kurde, jeszcze nie włączyłam sobie Facebooka, no brawa dla mnie. W skrócie Wam opowiem, co i jak. Otóż, kochani, ja buduję domy oczywiście dla moich widzów wszystkich, ale dla moich wspierających jest taka możliwość, że mogą sobie jakby dom u mnie zamówić. To nie jest jakieś obowiązkowe, nie jest to podane tak naprawdę w wszystkich zasadach wspierania i to nieważne, czy to są wspierający na YouTubie, czy na Patronite. Tutaj traktuję ich właśnie w ten sam sposób i tak sobie pomyślałam, że w sumie mogę im coś zbudować, jeżeli chcą. No ale mówię, nie jest to obowiązek. Natomiast do nich należy decyzja, czy chcą, żeby ten dom był udostępniony, czy ogólnie chcą, żeby ten dom był nagrany. Także na tej zasadzie to wygląda. I jak chcą, żeby było udostępnione, to Wam to tak, że tak powiem, umożliwiam. Jak wiecie, to jest trzeci dom z tej kategorii. Pierwszy dom nie był udostępniony, drugi dom był udostępniony. No ten tutaj, z tego co pamiętam, to 2500 łapek. Tak myślę, że 2500. Kurde, muszę to sprawdzić, bo nie mogę się teraz skoncentrować przez to. Ale nieważne, co bym chciała Wam jeszcze powiedzieć. To nie jest tak, że zaniedbuję innych moich widzów, bo oczywiście domy buduję też ogólnie dla Was, ale wiecie, że to nie jest raczej możliwe, żebym każdemu z Was dom wybudowała na zamówienie, dlatego robię po prostu jakieś tam wizje tego, co Wy piszecie do mnie w komentarzach. Ja pamiętam, czytam, to zostaje w mojej głowie i jeżeli mam jakiś pomysł, w którym mogę wykorzystać Wasz pomysł, no to wtedy taki budynek powstaje. Większość moich budynków, a właściwie powiedziałabym, że... Ja wiem, 99% moich budynków powstaje w mojej głowie, to nie są żadne jakieś inspiracje z, nie wiem, z jakichś planów budowlanych, architektów i innych tego typu rzeczy, czyli w sensie to nie jest odtwarzane. Czasami wchodzę sobie na jakąś stronę, oczywiście popatrzę, coś, jakieś rozwiązanie mi się spodoba, może je zaadoptuję, może nie zaadoptuję, ale nigdy nie buduję tego samego, co już zostało przez kogoś stworzone. Zawsze buduję swoje własne budynki. To tak w ramach takiej ciekawostki, jakbyście byli zainteresowani tym, no bo ja nigdy nie byłam zwolenniczką odtwarzania czegoś jeden do jeden i uważam, że tutaj trzeba jednak postawić się na własną kreatywność, ćwiczyć i wtedy dojdziemy do jakiegoś tam fajnego efektu. Dobra, ja się powtarzam z tymi informacjami, wiem o tym bardzo dobrze, na każdym speedbuildzie praktycznie mówię to samo, ale mam nadzieję, że moi stali widzowie nie są o to źli, ponieważ staram się te informacje przekazywać przede wszystkim dla nowych widzów, widzów, których może zainteresuje ta miniaturka i będą chcieli wiedzieć coś na temat ogólnie budowy na moim kanale. Jeszcze jedna ważna informacja, dom jest budowany bez modów i dom jest dostosowany do zawartości, którą w grze posiada moja wspierająca. A jeżeli jesteście zainteresowani wspieraniem mojego kanału, ale przypominam, że jest to płatna subskrypcja comiesięczna, więc tutaj decyzję na ten temat, jeżeli jesteście niepełnoletni, musicie mieć podjętą wraz z rodzicami, a jeżeli jesteście pełnoletni, to żebyście po prostu o tym pamiętali i macie możliwość wspierania mojego kanału na YouTubie po prostu bezpośrednio, przy czym dostajecie wtedy specjalne odznaczenie, które być może widzieliście wśród już komentarzy na moim kanale, a jeżeli chcecie, możecie zrobić to na Patronite, ale wtedy to jest bardziej incognito, po prostu no nie ma tych oznaczeń. Dobra, koniec tego tematu, żeby nie było, że na nim się skupiam, bo nie chcę się na nim skupiać. Chcę Wam opowiedzieć co nieco na temat samej konstrukcji domu. Otóż jakiś czas temu budowałam budynek, taki dworek, trochę kamienicę i na pewno go kojarzycie. Ja Wam postaram się podlinkować te niektóre budowy tutaj w opisie tego filmu, bo nie sądzę, żebym w kartach wysuwających tutaj się Wam to umieściła. Natomiast to miał być ten dom dla Soni, ale ja go trochę przegięłam, bo miałam wizję na zbudowanie czegoś takiego bardzo eleganckiego i właśnie tę wizję sobie przełożyłam w rzeczywistość. I
ten budynek, no, bardzo go lubiłam, ale wiedziałam, że nie jest tym, który chciała mieć Sonia, też i Sonia też go lubiła, ale to też uważała, że to nie jest ten budynek, który ona miała w głowie, bo jej chodziło o dom bardzo taki stylizowany z zewnętrzną bryłą na to, co miała Barbie. Może kojarzycie klinikę weterynaryjną Barbie i następną część po prostu Barbie się nazywała. Barbie mieszkała w takim domu w Brindleton Bay i to był domek taki no, trochę kamieniczka, nie kamieniczka, ale stylizowany właśnie jakby na otaczające ten dom budynki. I ja sobie tym razem wzięłam to bardzo mocno do serducha i przyjrzałam się dokładnie temu, jak wyglądał dom Barbie. Zaobserwowałam kilka rzeczy, między innymi takie, że on był ozdobny, ale nie był aż tak przesadzony i starałam się właśnie to tutaj przełożyć. Jeżeli chodzi o kolory tego domu, miałam z tym trochę taką zagwozdkę, bo na początku miał być to jasny dom i właśnie teraz to oglądacie na swoich ekranach, że tutaj wybieram jasną elewację, to jest znaczy jasno, wiadomo, że jest ciemna cegła, ciemnoszara, natomiast sama ta, jak to się nazywa, siding? To jest siding chyba, to co jest na zewnątrz tego budynku, jest w jasnym kolorze, natomiast później troszeczkę to zmodyfikowałam, bo jednak ja nie jestem zwolenniczką już białych domów i też po rozmowie z Sonią stwierdziłam, że zrobię to szaro-różowe, wiem, to jest dramatyczne, ale naprawdę wydaje mi się, że fajnie to wygląda, jak Sonia się nie będzie podobać, to oczywiście może sobie to zmienić na jakoś, nie wiem, szaro-zielony też jest taka możliwość, więc to jest to, jeżeli chodzi o bryłę zewnętrzną. Starałam się naprawdę tutaj nie przegiąć, ale uwierzcie mi, że to było dla mnie ciężkie, bo ja od razu mam taką naleciałość na te fryzy, gzymsy, ozdobniki, cegiełki, nie cegiełki, tylko kolumienki, jakieś tam daszki, nie daszki. Jezu, ja muszę się naprawdę ogarnąć z tym, bo te budynki potem wyglądają jak same małe pałace, a wiadomo, że nie każdy w takim małym pałacu chce mieszkać. A propos właśnie takich budynków, jeżeli chcecie zobaczyć normalny dom w moim wykonaniu, taki zwykły, nieprzesadzony, prosta bryła, bardzo prosta bryła, to zapisy z live'a Wam polecam ostatniego i tam znajdziecie właśnie coś takiego. Natomiast wiem, że mówiąc o live'ie, pewnie będą pytania na ten temat, zadajecie mi ich bardzo dużo w komentarzach, ja na nie nie odpowiadam, bo wielokrotnie już mówiłam, że u mnie kwestia live'ów nie jest taka, że ja mogę Wam powiedzieć, że słuchajcie, spotykamy się za 5 dni o godzinie 20 i robimy live'a. Niestety nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, bo to wszystko jest zależne od mojego czasu, od czasu moderacji, ale też ogólnie różnych czynników zewnętrznych, dlatego raczej, jeżeli chodzi o live, ja Was informuję no na chwilę przed. Niestety tak to wygląda, dlatego też te zapisy zachowuję, ale jeżeli nie chcecie przegapić live'a, to pamiętajcie o tym, że jak subskrybujecie mój kanał, żeby nacisnąć dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie na pewno powiadomienie o live'ie, a jeśli nawet nie to powiadomienie, to dostaniecie powiadomienie o wpisie, a wpisy umieszczam w zakładce społeczności, tam znajdziecie informacje na ten temat, często też są wrzucane na naszą grupę Team Scarlet. Jeżeli ja nie mam możliwości nigdzie indziej ich ogłosić, to proszę właśnie o to moderację. Natomiast kontynuując ten temat, wiem, że będziecie pytać, kiedy będzie najbliższy live, tak jak już wspominałam. Orientacyjnie mogę Wam powiedzieć, że będzie to, nie wiem, gdzieś za 4 dni, za 2 dni, w każdym razie może nawet za 2 dni, zobaczymy jak się ugadamy z moderacją. W każdym razie na dniach, kochani. Mam nadzieję, że będzie na dniach, ale też nie obiecuję, bo nie konsultowałam w ogóle tego też właśnie z moderacją, a przecież to jest najważniejsze, bo muszą być oni też na live, żeby w ogóle ten live mógł się odbyć, prawda? To jest takie raczej oczywiste. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć na temat tego budynku? Kochani moi, jeżeli chodzi o roślinność, to tutaj byłam oszczędna, ponieważ postanowiłam, że w sensie ogród, tak z zewnątrz to nawet nie jest jakieś bardzo oszczędne, ale postanowiłam dać kilka takich normalnych, prostych drzewek i zalesić, jakby zalesić, zakwiecić boki mojej budowli, dlatego że pomyślałam sobie o tym, że fajnie zostawić jakąś przestrzeń, bo być może tam Sonia będzie chciała sobie coś umieścić, albo i Wy, bo przypominam, że ten budynek będzie udostępniony po przekroczeniu określonej liczby łapek w górę.
No i właśnie może będzie chciała sobie coś tam umieścić, a jeśli nie, to zawsze można tam rzucić jakieś drzewo czy kwiatek i wtedy ten ogród będzie zapełniony, bo ja budując te budynki nie robię wszystkiego tutaj. Robię przede wszystkim łazienkę, kuchnię i salon. W wypadku tego domu pojawi się jeszcze też sypialnia, bo o nią mnie prosiła właśnie Sonia. Natomiast nie robię wszystkiego, bo po prostu sama ta budowa zajmuje mi już bardzo dużo czasu i nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem meblowania, to wiecie o tym. To ja sobie lubię czasem to zrobić, ale nie jestem jakimś takim naprawdę olbrzymim zwolennikiem tego. A, jeszcze jedno, gdybyście słyszeli tutaj w tle jakiś taki, jakby nie wiem, psik czy coś takiego, to jest to odświeżacz do powietrza, który właśnie zapomniałam sobie wyłączyć, bo teraz niedawno go zakupiłam i cały czas, wiecie, wydaje te dźwięki, w sensie on jest na baterię i tam co jakiś czas jest psik i zapach. Także tak, zapomniałam go wyłączyć i będzie go słychać na nagraniu, no brawa dla mnie. Dobra, co jeszcze bym Wam chciała powiedzieć na temat tej budowli? No jest to na pewno trochę budynek pełen kontrastów, ponieważ z zewnątrz jest bardzo taki elegancki, dostojny bym powiedziała, natomiast we wnętrzu charakteryzować go miał taki styl pod industrial. Na początku miał być to ogólnie industrial loft, te klimaty, z tym, że po odcinku, który nagram na temat hejtowanych akcesorii, czyli akcesorii Mój Pierwszy Zwierzak i akcesorii Moschino, Sonia poprosiła mnie o wprowadzenie trochę kolorów i czegoś właśnie w tym stylu. Nie udało mi się na 100%, dlatego że jednak obiekty, które doszły w Moim Pierwszym Zwierzaku, a Moschino, są bardzo charakterystyczne, a jeszcze Sonia ich nie miała, więc nie mogłam, tych rozszerzeń jeszcze nie miała, więc nie mogłam ich zastosować, żeby je tutaj w tym umieścić. Wprawdzie później już mi pisała, że mogę to dać, bo i tak będzie je kupować, ale ja już byłam praktycznie pod koniec meblowania, więc no już nie zmieniałam tej koncepcji, którą wypracowałam, ale postanowiłam dodać trochę koloru i postanowiłam, że będzie to właśnie takie industrialne, czyli to będą takie troszkę ciemne wnętrza. Także zaraz sobie to zobaczycie. Oczywiście to nie jest stuprocentowo tak, bo to wszystko jest cały czas w jakby mojej estetyce, bo ja często to powtarzam, że może ja zmierzam ku jakiemuś tam stylowi, ale nigdy się nie trzymam czegoś w 100%, to wszystko jest bardzo pod to, jak ja lubię coś robić i zawsze się przede wszystkim tego trzymam, że no nie będę udawać kogoś, kim nie jestem, będę robić to raczej tak, jak widzę to ja. I właśnie sobie przypomniałam, że zapomniałam Wam o czymś powiedzieć, odnośnie tych łapek, że chciałam Wam przypomnieć, że zostało to wprowadzone po jedno w ramach takiej aktywizacji Waszej do zostawienia tej łapki, bo jak wiecie, one są stosunkowo istotne na kanałach i to już nieważne, czy dacie je w górę, czy w dół, bo one taką samą mają jakby wagę, tylko chodzi o to, że to są jakieś reakcje, dzięki tym reakcjom film może być, nie wiem, postrzegany przez YouTube'a jako taki, który warto komuś tam jeszcze polecić do zobaczenia, więc to wiecie, to Wam wielokrotnie mówiłam, jak to działa i tak działają właśnie komentarze, łapki w górę, dlatego mnóstwo twórców o nie prosi, żeby je jednak zostawiać, czyli takie żebrołapki, jak ja to mówię. Natomiast to jest cel taki poboczny, bo głównym moim celem jest to, żeby nie wrzucać wszystkiego, jak leci, do galerii. Chociaż to trochę i tak się mija z celem ostatnio, zresztą jest bardzo miło, że aż tak Wam się te budynki podobają, ale pamiętam, że nieraz coś budowałam, wrzucałam to do galerii i właściwie to nie było jakoś pobierane i być może Wam się to nie podobało, tak jak myślałam, że mogłoby się Wam podobać. Chcę uniknąć takich sytuacji, bo raczej staram się, żeby w mojej galerii właśnie na Originie były rzeczy, które się Wam podobają, rzeczy, które są pobierane, rzeczy, które po prostu się Wam sprawdzają. Dlatego też ostatnio robiłam czystki tam i wywalałam rzeczy, które widziałam, że miały mało pobrań, jakąś małą aktywność i ogólnie sama nie byłam z nich zadowolona, więc jeżeli coś tam kiedyś było, a teraz już nie ma, to wiedzcie o tym, że po prostu to wywaliłam. I kolejna uwaga to jest taka, że oczywiście będę udostępniać rzeczy nie tylko w galerii, ale też dostaniecie linki do pobrania. A my jesteśmy już we wnętrzu i teraz opowiem Wam trochę o kolorze kuchni. Na początku chciałam wykorzystać kafelki, które bardzo mi się podobały.
I to były takie czarne właśnie ze złotą, to jest fuga chyba, nie? To między tymi płytkami. Natomiast nigdy nie mogłam ich nigdy wykorzystać. Teraz się uparłam, że one będą, wstawiłam je i przypomniałam sobie o tym, że bardzo mi się podoba we wnętrzach kolor taki szmaragdowy i fajnie byłoby go tutaj zastosować, szmaragdowy, butelkowa zieleń, jakkolwiek go nazwiecie. I właśnie tak powstał pomysł na kolorystykę tej kuchni z jadalnią. I powiem Wam, że jest to chyba jedna z moich ulubionych kuchni, jakie stworzyłam, o dziwo, chociaż powstała z mebli, których ja fanką nie jestem, bo nie jestem fanką akurat tych, tego zestawu kuchennego z podstawy. Jedynym jego dla mnie plus jest to, że ma olbrzymią wersję kolorystyczną i trochę mi jest przykro, że nie ma jakby innych tutaj aż tak dopracowanych pod tym względem obiektów w The Sims 4. Tutaj zawsze do mnie wraca jak, chciałam powiedzieć jak mantra, ale wraca do mnie to, że jednak brakuje mi czasami tego projektowania kolorów z trójki, ale nie zawsze, bo najczęściej kiedy projektowałam, to godzinę spędzałam, żeby w ogóle mi się ten kreator stylu podczas meblowania włączył. I tutaj jest fajna sytuacja, bo ja sobie meblowałam, wrzuciłam sobie kanapę, wszystko spoko, dodaję światła, pracuję sobie nad tym fragmentem tego domu i nagle takie olśnienie w głowie: Karolina, przecież to miała być jadalnia, w sensie tam, w tym miejscu, w którym jest ta kanapa szara, miał stać stół z krzesłami, bo w innym miejscu nie będzie stać, a salon jest przewidziany w innej części domu. Troszkę taki oddzielony, ostatnio mam taki zwyczaj, dawniej tak nie było. No i dobra, postanowiłam to zrobić. A jeszcze jedna taka uwaga, to uwielbiam, jak coś mi się przypomni nagle w tym moim słowotoku i chcę Wam opowiedzieć na ten temat, bo ostatnio robiłam te wiatrołapy, tudzież ganek, tudzież korytarz, przedsionek, księg, cokolwiek, jak to nazwiecie, a teraz tego nie zrobiłam. Ja też nie jestem jakąś wielką fanką tego, że otwieramy drzwi od razu, pium, mamy na przestrzał kuchnię, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tym wnętrzu ma to jakiś tam swój sens i nie dałoby mi się tutaj zrobić jednak tego wiatrołapu, który by oddzielał te wnętrze, ale myślę, że nie wygląda to źle, a właściwie wygląda to całkiem spoko. Tak jak już Wam wspomniałam, bardzo jestem zadowolona z tej części domu, jest to mój ulubiony fragment, być może nawet to będziecie widzieć poprzez to, jak bardzo dopracowywałam sobie. To jest to pierwszy raz, kiedy użyłam takiego zestawienia kolorystycznego, akurat takich mebli, akurat w takim stylu, bo najczęściej kiedy bawiłam się w te wszystkie lofty industriale, to wykorzystywałam tutaj brąsy, ciemny, szary, ewentualnie czerwony, czasem żółty, może kojarzycie dom Avril pokolenia trzeciego romantyczki z RWDG, no to tam był pomarańcz i zieleń, ale zieleń taka bardziej jabłkowa, a nie taka butelkowa, szmaragdowa. No, więc byłam z siebie zadowolona akurat z tego zestawienia, więc postanowiłam, że tutaj ono zostanie. A przy okazji, skoro mówię Wam o tym wnętrzu, to chcę Wam tylko przypomnieć, żebyście się nie przejmowali, jeżeli ten dom będzie udostępniony i nie macie wszystkich obiektów, ponieważ tak czy siak go możecie pobrać, ale on będzie pozbawiony obiektów, których nie posiadacie, czyli w sensie zestawów, których nie posiadacie. Także gdybyście mieli wątpliwość, to tutaj wszystkie informacje na ten temat Wam powiem, a że ostatnio widzę, tutaj pojawiają się też pytania o to, jak się zmienia te kolory, nie klikając tam na te kolory, no to kochani, klawiatura numeryczna plus i minus. Tylko ja muszę sobie, plus i minus, tak. I to wystarczy. I to powinno Wam działać. Dałam krzesła reżyserskie, ponieważ żadne inne mi tutaj nie pasowały. Trochę brakuje mi takich właśnie surowych krzeseł do takiego loftowego stylu w tym wnętrzu, ale już nie wnikam. Ważne, że w ogóle są takie meble, że da się coś takiego zrobić w budynkach, bo to jest najważniejsze. Tutaj postanowiłam jeszcze wrzucić regał. Wiem, że to też może być trochę takie śmieszne, ten wiszący regał tak nad krzesłem, że siadasz i bijesz w niego głową, natomiast wydaje mi się, że fajnie mimo wszystko tutaj będzie się prezentował, fajnie to będzie wszystko wyglądało. Łapałam się na tym, że czasami, ale chyba już nawet o tym Wam mówiłam parę razy, brakuje mi takich obiektów, nie wiem, jakichś luster bardziej ozdobnych, brakuje mi krzeseł, tak jak już Wam wspomniałam, brakuje mi innych odcieni i styli zasłon, więc mam nadzieję, że prędzej czy później
takie rzeczy zostaną dodane. I właśnie ja wiem, że mogę używać mody, przecież zawsze mogę je wrzucić, podać linki do pobrania, natomiast ja już Wam wspominałam wielokrotnie, że mam trochę taką dziwną misję, śmieszną misję, że chcę budować bez modów. Wolę te domy zostawiać takie właśnie naturalne, żebyście spokojnie mogli sobie je pobrać, żeby dawać też inspirację w jakimś tam stopniu. Mam nadzieję, że z tych budowli coś też znajdziecie dla siebie, tak jak ja często odwiedzam Simstuba zagranicznego, patrzę sobie, co tam słychać, co tam nowego zostało wymyślone, jakie nowe tutoriale, rozwiązania budowlane, ponieważ ludzie tam mają naprawdę olbrzymią kreatywność. Jeżeli nigdy nie zawędrowaliście na zagranicznego YouTube'a, to ja Wam bardzo go polecam, bo przepiękne tam rzeczy są tworzone. Natomiast właśnie mam nadzieję, że tak jak ja właśnie coś potrafię znaleźć dla siebie, tak i ten mój kanał jest czymś, co Wy możecie znaleźć też dla siebie. Przy czym chcę podkreślić, że ja nie kopiuję cudzych styli, mam swoje własne, natomiast fajnie jest popatrzeć na jakieś tam rozwiązania, które pojawiają się gdzieś indziej i coś z tego po prostu wynieść właśnie dla siebie. Wiem, że to może dla niektórych brzmieć trochę śmiesznie, że ja tak bardzo się angażuję w takie coś jak The Sims, prawda? Bo to zwykła gra, która no, ma nam po prostu zapewniać rozrywkę. Nie jest to nic jakiegoś nie wiadomo jakiego, ale ja niestety mam duszę artysty. Zawsze się tak śmieję, ale no niestety, bo uwielbiam rysować, uwielbiam malować, zajmuję się grafiką komputerową, to mam nadzieję, że o tym wiecie, pamiętacie o tym. I bardzo dużo takiej właśnie sztuki ja widzę w The Sims, w tym procesie tworzenia, budowania, meblowania, za to tę grę uwielbiam i za to ona zawsze będzie miała wielkie miejsce, dużo miejsca w moim serduchu znajdzie, pomimo wszystko, pomimo co się będzie działo i zawsze będę to powtarzać, The Sims bardzo, bardzo naszą kreatywność rozwija, tylko trzeba chcieć się uczyć, czerpać, wiecie, garściami z tego, co oferuje ta gra, próbować coś stworzyć samemu. Powiem Wam, że galeria w The Sims 4 to trochę błogosławieństwo i przekleństwo jest, dlatego że dawniej w The Sims 2 czy The Sims 3, przynajmniej za moich czasów, wiadomo, że można było sobie pobrać jakieś domy na internecie i te sprawy, ale no nie każdy też miał jakiś taki dostęp, nie? Chociażby w The Sims 1, jak grał, do tego, żeby mieć podłączenie z internetem, żeby móc sobie takie rzeczy szukać, albo nawet nie miał pojęcia, że może takie rzeczy szukać, bo tak też dawniej było. Te modyfikacje ogólnie internetowe, mam wrażenie, że się spopularyzowały tak naprawdę, nie wiem, w przeciągu 5 lat aż tak mocno u nas. Wiadomo, że wcześniej też było dostępne, ponieważ ja już do The Sims 1 w 2002 roku pobierałam mody, no ale wtedy jeszcze nie obserwowałam aż takiego szału na nie, jaki aktualnie jest. Natomiast do czego ja chciałam wracać? Kurde, cała myśl mi uciekła. A, wiem, już sobie przypomniałam, alleluja. Natomiast kochani, tutaj chodzi mi o to, że kiedy człowiek nie miał aż takiego łatwego dostępu do jakichś obiektów, wnętrz i w ogóle, to on był zdany na siebie i musiał coś kombinować, a kiedy kombinował, to coraz bardziej, czasami mu się to podobało, czasami owszem nie, ale coś udawało mu się właśnie stworzyć własnego. Natomiast współcześnie wystarczy wejść sobie do tej galerii, jeżeli oczywiście macie ukończone 16 lat na Origin, wpisany wiek ponad 16 lat, to macie tę galerię, wystarczy sobie wejść na strony, które też bardzo dobrze znacie, TSR na przykład, i tam znajdziecie obiekty, możecie wszystko pobrać gotowe, nie trzeba się tym męczyć, ale powiem Wam, że dla mnie to jest zabicie całej idei The Sims, bo możecie się ze mną zgodzić, bądź nie zgodzić, ale dla mnie zawsze najważniejszym aspektem w tej grze nie było to, że sobie żyjecie, rodzicie dzieci i tworzycie pokolenia, ale zawsze było to budowanie i kiedy dowiadywałam się ogólnie o historii The Sims parę ładnych lat temu, w sumie bardzo dawno temu było, to było mi niezmiernie miło, kiedy przeczytałam, że to miał być po prostu program przede wszystkim kierowany dla architektów, a ludzie zostali tam wprowadzeni dopiero później, ponieważ miałam wrażenie, że to co zawsze, jaką zawsze miałam opinię o tej grze, że ona została właśnie głównie w tej myśli, w tej idei stworzona i jakoś tak mi było miło, że miałam rację.
Zresztą kto nie lubi, jak ma rację, prawda? Wszyscy lubimy, jak mamy rację. Jezu, gdzie człowiek? No. I kochani, będę was po raz milionowy tutaj zanudzać, będę was tutaj męczyć, ale zawsze próbujcie coś robić, tylko nie odtwarzajcie jeden do jeden, a twórzcie, ponieważ wiecie, to nie jest sztuką włączyć, nie wiem, mój film, zbudować taki sam dom, stworzyć takich samych simów, tylko zmienić im imię. To jest żadna sztuka. Sztuką jest obejrzeć to i spróbować zrobić coś własnego, zgodnie z własną wyobraźnią. I tutaj zawsze jak o tym mówię, zawsze się tym kierowałam, ale też bardzo miło mi było, kiedy gdzieś tam przypadkiem trafiłam na któryś z filmów, nawet Olsikowej. Ona mówiła to samo właśnie i tak sobie pomyślałam, kurde, my to jesteśmy kompatybilne w tym myśleniu. Tak, miło mi się zrobiło, że ona też właśnie zawsze szerzy taką dla was wiedzę w tym, a wiem, że jednak dużo z was ogląda jej kanał, bo często mi o niej piszecie, często prosicie, żebym ją otworzyła, bądź coś, więc miło mi, że odwiedzacie, bo ja też bardzo lubię jej kanał. Dobra, co chciałam wam jeszcze powiedzieć, bo gadam, za niedługo film będzie się kończył, a ja naprawdę już tyle przegadałam, kurde, rzadko się zdarzy, żebym tyle minut wam tutaj truła na temat wnętrza. O samych tych inspiracjach chyba już nie mam co wam opowiadać, może oprócz tego, że ten salon również mi się podoba, jest on stosunkowo ciemny, ale bijcie mnie, znienawidźcie mnie, dla mnie po prostu ma to swój urok, ma to swój klimat, mnie się to bardzo podoba, ja nie jestem zwolenniczką jasnych, przejaskrawionych wnętrz, dlatego nie lubię też czystych rzeczy, w sensie, to zabrzmiało, czystych takich wnętrz nowoczesnych, że nic nie ma, żadnych duperelek, wszystko jest posprzątane, wszystko jest błyszczące i gładkie. Jezus, to dla mnie, jak wiecie co, jak taki koszmar na żywo. Ja bardzo lubię, kiedy są rzeczy, które mają swoją historię, kiedy one są gdzieś umiejscowione, oczywiście nie, żeby był bałagan, syf i kurz, żeby to było zadbane, ale naprawdę uwielbiam rzeczy, jak ja to mówię, z duszą i bardzo lubię robić też takie wnętrza w The Sims, takie domowe. Ja jeszcze bym tutaj nawet jakieś śmieci nawaliła, jakieś garnuszki poustawiała, kubki, wiecie, takie, nie żeby robić jakiś bałagan, nie wiadomo jaki, ale żeby stworzyć taki normalny dom, w którym się żyje, bo jak jest coś wszystko takie w 100% idealne, to nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie trochę puste. Ja wiem, że to są tylko wrażenia, że i tylko gusta, ale tak a propos tego, to chciałam wam właśnie opowiedzieć, co ja sądzę na akurat ten temat. Tylko też, kochani, kiedy ja wam opowiadam takie rzeczy, pamiętajcie o tym, że tak jak zawsze wam powtarzam, mamy różne gusta. Gusta są jak pupa, mamy własny tyłek, mamy własne gusta, ale może być głowa, że gusta są jak głowa, każdy ma własną głowę i własne gusta, co sobie tam umiejscowicie, tak niech będzie. Natomiast tak jest, było i będzie i to jest piękne, bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami i wszystko było takie same, to nudno by było, bardzo nudno. Także no, oceńmy indywidualność, kreatywność, twórzcie własne rzeczy. Kreujcie własne style, a potem możecie się nimi podzielić na Team Scarlett, bo bardzo lubię oglądać, chociaż wiem, mam zaległości, bardzo duże zaległości na Team Scarlett, duże, ponieważ nawet ostatnio nie lajkowałam waszych postów. Ja je widziałam, bo ja je zawsze oglądam, bo wiadomo, że na Facebooku bywam i wyświetlają się wasze posty, ale nie zawsze je lajkuję, bo przewijam, coś przeczytam, przewijam, zapominam. Natomiast postaram się z tym zawalczyć i częściej się pojawiać na grupie, żebyście też mieli mnie na grupie, żebyście mogli czuć, że tak, faktycznie ja to widzę, ponieważ tak jak często wam wspominam, kiedy wy wysyłacie mi prywatnie swoje rzeczy, ja nie mam czasu ich naprawdę oceniać i jest mi miło, że o mnie myślicie i wysyłacie mi swoich simów, swoje zdjęcia simów, swoje zdjęcia swoją drogą też mi wysyłacie. Budynki, rzuty i w ogóle, i prosicie o rady i takie rzeczy.
Natomiast ciężko mi jest to robić przez Instagram. Bardziej Was zachęcam do udostępniania takich rzeczy na grupie i nie obawiajcie się, że zostaniecie wyśmiani albo coś, ponieważ gdyby nawet ktoś próbował się z Was pośmiać, zrobić Wam jakąś przykrość, to na straży mojej grupy są moi moderatorzy. Pozdrawiam ich wszystkich bardzo serdecznie, którzy bardzo szybko w takich sytuacjach reagują. I powiem Wam, że mając ich, mam pewność, że tam wszystko jest robione dobrze i wedle tego, jak ja bym chciała, żeby to było robione. Także grupę tworzą przede wszystkim oni i kurde, zawdzięczam im naprawdę przefajny klimat na Team Scarlet. Ale dobra, bo ja już się rozgaduję i zaczynam gadać naprawdę o różnych pierdołach zamiast o tym wnętrzu, ale już o tym wnętrzu naprawdę nie mam co powiedzieć, bo już wszystko powiedziałam. A film jest długi, ponieważ takie filmy zawsze są długie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie filmu. Jeżeli chcecie, żeby dom znalazł się w galerii, żeby był link do pobrania w przypiętym komentarzu, to pamiętajcie o zostawieniu łapek, 2500 łapek, o ile dobrze pamiętam, ale to będzie jeszcze zweryfikowane w przypiętym komentarzu. I domek będzie dla Was. Jeszcze chciałam Was zaprosić na Instagram, żebyście mnie tam obserwowali, żebyście tam byli, ponieważ tam znajdują się moje zdjęcia, tam znajdują się, jakby to było jakieś takie wow, zdjęcia na Instagramie się znajdują. Gratki? Co by się miało innego znajdować, nie? Ale też czasami wrzucam coś, co rysuję, co aktualnie robię. Czasami się pojawiają. Ostatnio był nawet spoiler z RWDG. Pokazałam Wam mniej więcej, czego się możecie spodziewać w kolejnym odcinku. Jak ktoś w ogóle był, jest na Instagramie, widział moją relację, to wiedział, że Coco nie żyje już wcześniej, bo mógł to zaobserwować, mógł zobaczyć, jak wygląda właśnie z daleka, bo z daleka nie mogę tak w 100% wszystkiego pokazać, ale jak wygląda właśnie Persefona jako nastolatka, a już mam Pandorę jako nastolatka, w ogóle coś się nadziało w RWDG. Kochani, najbliższe odcinki już nie będą takim przynudzaniem. Zdecydowanie będzie dużo akcji, ponieważ wszyscy się mi postarzeli i to bardzo. No, ale zapraszam Was na Instagram, ponieważ takie smaczki często tam będę wrzucać. I będzie jakaś taka większa komunikacja. Standardowo Wam życzę miłego dnia, wieczoru, zależy kiedy oglądacie i widzimy się w przyszłych odcinkach na moim kanale i oczywiście trzymajcie się mocno, ponieważ nadchodzi najnowszy pakiet rozgrywki do The Sims 4, pakiet o magii, więc pewnie wszyscy się teraz cieszycie. Ja też się w sumie cieszę, ponieważ ten pakiet generuje jakby nową treść, która się pojawi, a będzie to taka miniseria z Natsu, jeżeli kojarzycie, kim jest Natsu z Fairy Tail, no to wiecie, dlaczego tutaj wymiar magii, czy tam, ja wiem, jak to się będzie nazywać ostatecznie, czemu był mi potrzebny, a poza tym na co, no to wiadomo, że synek Barbie w naszej serii o Barbie, która to jest w sumie zakończono, zawieszona w ten sposób. No, Jezu, przegadałam praktycznie cały materiał, fuck! Kto dotrwał do tego momentu? Zostawcie jakieś, nie wiem co. Co możecie zostawić? Emotikonę serca. To będzie mi miło. Będę wiedzieć, że dajecie radę mnie słuchać. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Cześć i pa, pa!